Siemanko, witam na kanale Gardens & Pensons w kolejnym odcinku. Dzisiaj coś nowego na kanale, czyli będziemy rozpakowywać i testować zakupiony przez nas sprzęt do naszego ogrodu. Później pokażemy Wam, do czego dokładnie on nam jest potrzebny. Zaczynamy. Otwieramy. Mamy, właśnie nie mówiłem, mamy wielofunkcyjne narzędzie do przycinki żywopłotu, trawy, gałęzi. To jest marka Hecht. Dlaczego kupiliśmy takie? Mamy dosyć wysoki żywopłot u nas i po prostu jest bardzo ciężko zwykłymi nożycami go przyciąć. Dodatkowo jeszcze można będzie jakieś gałęzie przycinać na wysokości, na przykład owocowych drzewek, bez potrzeby wchodzenia czy tam wykorzystywania drabiny. A dodatkowo ten zestaw czym mnie przekonał? Że ma jeszcze przedłużkę, czyli oprócz silnika i jakiejś tam części, tej osobnego na przykład osobnej maszyny, czyli na przykład to jest piła, nie? Jeszcze ma nie założone te. To jeszcze można między to założyć przedłużkę taką? Taką przedłużkę, zaraz pokażę. O, wszystko jest nieposkładane, ale to będziemy składać. To i dodatkowa przedłużka. Także myślę, że to naprawdę powinno nam tutaj się sprawdzić. Sprawdzimy tak na szybko, jaka jest jakość mniej więcej i jak to wygląda. Typowa chińska maszyna. Miejmy nadzieję, że będzie to jakoś działało. Osłonka jest. Uciekł nam worek do oczka. Ok. Przytrzaśniemy kaskiem, bo zawsze trzeba mieć kask. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak, tutaj mamy piłę na wysięgniku. Ona gdzieś tu powinna być, ale nie będziemy się nią teraz zajmować, bo dla mnie najważniejszy na razie jest ten element. Spróbujemy. Troszkę to lata. W tamtym było to bardziej profesjonalne, co używałem wcześniej, ale trudno. Będziemy sprawdzać. To się montuje do tego. I tu zawsze były problemy różne z zamontowaniem. Ale tu ładnie wskakuje. Zabezpieczamy. Tak. Ok. I teraz tak. Specjalną przygotowaliśmy. Tutaj są zatyczki. Warto je sobie zatrzymać. I tu jest dodatkowo rączka. Uchwyt taki. Aczkolwiek ja nie wiem, czy on mi w ogóle będzie potrzebny na razie. Na razie poczekamy. Ok, spróbujemy wlać paliwo. Kupiliśmy sobie też kanisterek, bo nie mieliśmy. I zaraz zobaczymy, czy maszyna nam odpali. Dobra. Pierwsze odpalenie. Ściągamy to. Musi być jakaś specjalna mieszanka do tego? Tak, musi być. Tutaj jest chyba mieszanka 1:35. To się zawsze leje na oko, więc nie ma się co przejmować. Lepiej dać troszkę więcej. Na dotarciu dałem więcej i ciężko będzie trafić, więc na szczęście mamy w tym karnisterku takie coś. Kurde, nie jest łatwo. Specjalny lejek. Może musisz go rozszerzyć. Nie da rady. Musiałabyś mi pomóc. To podnieść trochę. Trzymaj tu za to. Dobra. I teraz. Dobra. Całego nie trzeba, bo raczej nie zużyjemy na razie. Zostawiamy to. Miejmy nadzieję, że nie będzie przeciekać. I teraz jak wygląda procedura pierwszego odpalenia? Na dole mamy taką pompkę, nie wiem, czy pokażesz. Pompkę. Nagraj. Tak, widać, jak paliwo idzie. I powinna być, wypełnić się cała paliwem. Wypełniła się. Jest. Okej. Położyć delikatnie? Teraz tak, położyć. Włączamy sanie. Nie wiem, czy tu jest sanie w dół, czy w górę. Zaraz to sprawdzimy. Dajemy zapłon. Stop. Kurde, nie wiem. Chyba tak jest włączony. Dziwnie to jakoś jest skonstruowane. Dobra, i teraz idziemy. Jeszcze trochę sania. Okej.
O, chodzi dosyć ciężko, ale czekajcie. Tak, piła się rozgrzewa. Tu dosyć ciężko chodzi, więc użyjemy specjalnego środka smarnego. A taki sztyla do takich nożyc, no. Dobra, sprawdźmy jeszcze miejsca tu. Zawsze też konserwuje, prawda? Też. Ale przede wszystkim ważne jest, żeby gładko chodziło. Bardzo ładnie. Powiem szczerze, pierwsze wrażenia. Całkiem ładnie pracuje silnik. To troszeczkę widać, że jest taka tandetna blacha. To nie jest sztyl, ale pracuje. I teraz spróbujemy. O, wyregulować sobie. I zapraszam w miejsce, gdzie nie mogliśmy tego wcześniej zrobić. Tu mamy taki piękny żywopłot, ale przycięty niestety do miejsca pewnego, do którego sięgłem zwykłymi nożycami. Teraz sprawdzimy, jak pójdzie nam tym. Pierwsze wrażenia? Kurde, śmiga jak ta lala. A nie wiem, czy mówiłem cenę. 699 zł w hekcie, w promocji teraz jest. Była 799. I jeszcze trzy kolejne mamy urządzenia w tym, nie? Moja wina, wyłączyłem. Niechcący wyłączyłem tutaj tym włącznikiem zapłon. Po prostu się nauczyć. Tak, tak. O, i coś nie chcę na razie odpalić. Musiałbyś mi tu przytrzymać, żeby nie dotykało ziemi. O. A, chyba... Chyba przy odpalaniu jeszcze dźwignię stania podciągłem do góry i zalałem ją. O. Chodź, no. Zobaczcie, tu jest dźwignia stania. Jak pociągasz do góry, to sobie te stanie włączasz i to się gasi. To jest tragicznie, tragicznie nieergonomiczna ta. A potem ona się dusi. O, i to musisz trzymać nad ziemią. Dobra, i powiem wam tak, jest dobrze. Widzicie, mogłem zrobić dużo, ale zostały. I co teraz użyjemy? Tego wysięgnika takiego jeszcze. Dodatkowej przedłużki. Idziemy. Właśnie to mnie przekonało, bo nawet takim urządzeniem nie jestem w stanie sięgnąć do końca. Odkręcamy. Dosyć mocno. Dokręciłem. Tak. A, tu mamy przedłużkę. O. Dokręcamy mocno. Tak. I... Ale mi się to podoba. Fajna nawet... zabawka, co? No nie zabawka taka, no trochę zabawka. To taka męska zabawka. Ale jak to pomoże w pracy. Kurde, widzicie? Tu musi wejść i tu też. A nie chce wejść, prawdopodobnie się ten źle ustawił klin. O, weszło. Coś fantastycznego. No, tylko odpalanie takich długich. Jest ciężko. No
trzeba uważać, żeby nie zniszczyć tego. Możesz mi przytrzymać za końcówkę? Znowu serstanie włączyłem, kurde! Katastrofa! To jest katastrofa! Ale długie! Tu nie sięgłem! A teraz... Wyłącznik. No powiem wam, ergonomia jest porażająca, dramatyczna. Wystarczy, że tu ręka się ruszy coś, od razu wyłącznik. Powinno być to w drugą stronę. Ale w ogóle ten włącznik jest strasznie delikatny taki, nie? Ale gruby, za blisko. A tylko człowiek chce odpalić, proszę. Od razu ssanie włączone. I ona się zalewa i potem trzeba więcej ją. Ale ogólnie no robi. Dobra, a powiedz jeszcze, bo wspomniałeś, że masz jeszcze jakieś dodatkowe narzędzia do tego. Co to jest? No to jest na wysięgniku piła do cięcia gałęzi i dwie kosiarki. W sumie nie wiem dlaczego dwie, ale są. No, także będzie można innych. A tu najważniejsze, że trochę żywopłot przyciąłem, ale praca na tym wysięgniku tragicznie ciężko jest, bo jest bardzo już bardzo ciężkie urządzenie. Kosiarka. Aha, tak. Tu. Ona, o kurde, zaraz to rozwalę. A to szkoda by było. I... O. No i piła, nie? Łańcuchowa. O, wraz z łańcuchem. I to się montuje tutaj. I to też będzie można mogło służyć do przycinki. Fajnie. Także tyle na razie. Będziemy zdawać relacje z jak się użytkuje ten sprzęt. I... tutaj rzetelnie, obiektywnie przedstawiać jego wady i zalety. Na razie ogólnie działa dobrze, chociaż przy tym było trochę jeszcze wibracji takich dziwnych, jakby coś nie było do końca tak, ale ergonomia jest tragiczna. Tragiczna. Tyle razy, co gasło bez sensu i potem włączało się ssanie bez sensu, no to aż jestem w szoku, że tak można było to skonstruować. No i tyle lat to sprzedają pewnie, a jeszcze tego nie zmienili. Dobra, to dzięki wielkie, do następnego odcinka.